Yo la quiero como una madre. Przepraszam, ale kocham panią jak matkę. Pero siento I bardzo vergüenza. Się wstydzę. A una madre, bo matki, poza tym, że się ją kocha i szanuje, ma się zaufanie. Jestem kobietą, która potrafi wszystko zrozumieć, Milagros. Co się dzieje? Będę miała dziecko. Dziecko Abla. Bueno. Eso no tiene por qué. Nie masz się czego wstydzić. Sea cual fuere la circunstancia. Nieważne w jakich okolicznościach do tego doszło. Un hijo. Dziecko, Milagros. Un hijo siempre zawsze jest błogosławieństwem. Pomyślałam, że filiżanka kawy dobrze ci zrobi. Będę cię nienawidzić bardziej niż kogokolwiek na świecie. Grecia Colmenares. I Raúl Taibo. W filmie Namiętności. W pozostałych rolach. Reżyseria.
co mam robić? Dalej się ukrywać, czy stawić czoło Italo i niech się dzieje, co chce? Synku, co za głupstwa opowiadasz? To najlepsze, co mogę zrobić. Odejść dokąd? Masz tu urządzone życie, kochanie. Tutaj jestem ja, twoja praca. To szaleństwo. Szaleństwem byłoby zostać. Mam wspaniałą propozycję z Brazylii i chcę ją wykorzystać. Kochanie, uciekasz. Zamiast stawić czoła rzeczywistości i przezwyciężyć problem, uciekasz. Nie mogę tu zostać. Po tym, co widziałem, po tym, jak dowiedziałem się, kim ona jest, dlaczego winisz ją za to, kim jest? Żyła w nędzy, tak jak jej siostry. Nie możesz tak łatwo wydawać sądów. Trzeba dać jej szansę. Kobiety prostytuują się dlatego, że chcą. Nie zawsze, synku, nie zawsze. Nie mów tak, jak mówi Italo. W wielu sprawach ojciec ma rację. Nie, kochanie, nie mów tak do mnie. Nie pozwól, żeby ból zniszczył wszystkie twoje zalety. Nie wyjeżdżaj. Już zdecydowałem, mamo. Jeśli zostanę, upadnę razem z tą kobietą. A tego nie chcę. Muszę uznać, że się pomyliłem. Przypisywałem jej zalety, których nigdy nie miała. Jest po prostu dziwką. Mówi słowami Italo. Nigdy nie powinnam była dopuścić do tego, żeby wychowywał się przy nim. Powinien być z własnym ojcem. Nigdzie nie widać Antoniety. Zupełnie nie wiem, gdzie mogła się ukryć ta przeklęta dziwka. Musi gdzieś być, a ty musisz ją znaleźć. Wygląda na to, że ukryła się pod ziemią, proszę pana, więc wydobądź ją z pod ziemi. Sprawdziłem prawie wszystkie speluny w mieście. Nie kazałem ci sprawdzać prawie wszystkich, tylko wszystkie. Tutaj pan jej nie widział, proszę pana? Nie. No.
Szukaj dalej, ja zrobię to samo. Nie ucieknie mi, nie pozwolę. Zapłać. Ile jestem winien? Daj mi coś mocniejszego, proszę. Ani kropli więcej. Chcę, żebyś stąd odeszła. Proszę, potrzebuję tej pracy. Nie chcę mieć przez ciebie kłopotów. Najpierw przychodzi jeden, krzyczy, że jest twoim mężem. Okazuje się, że jest synem grubej ryby, Italo Linaresa. Nie chcę problemów. Pytam po raz ostatni. Co masz z nimi wspólnego? To moja sprawa. Bardzo potrzebuję tej pracy. Ale jeśli chcesz, żebym odeszła, pójdę sobie. Zostaw mnie. Twój krewniak właśnie mnie stąd wyrzucił. Co ty zrobiłeś? Obiecałeś, że pozwolisz jej pracować. Ta kobieta ma coś wspólnego z Linaresami. A to bardzo potężni ludzie. Mogą nawet zamknąć moją knajpę. Powinna odejść stąd jak najdalej. Co się z tobą dzieje? Boisz się ich? Bo jeśli chodzi o jej pensję, ja to załatwię. Nie rozumiesz? Boję się kłopotów. Proszę cię o przysługę jak przyjaciel. Nie bądź głupi. Nie zakochaj się w niej. Twój ojciec zabierze ci wszystko. Jeśli zakocham się w tej kobiecie, nie będzie mnie interesował ojciec ani nikt inny. Nie jestem dzieckiem. Wiem, co mam zrobić ze swoim życiem. I jeśli nie chcesz dać jej pracy... Dobrze, zrozum. Nie chodzi o to, że ta dziewczyna mi się nie podoba. Tylko o to, że ona niesie ze sobą problemy. Takie kobiety też zasługują na to, żeby dać jej szansę. Ja chcę jej ją dać. Halo? Mama? Chcę, żebyś zaraz do mnie przyjechała. Mam ci coś bardzo ważnego do powiedzenia. To pozwoli mi wyrzucić raz na zawsze Milagros z mojego życia i z życia Abla. A tobie pomoże uwolnić się od wszystkiego, co zrobił Italo. O czym ty mówisz? Co to za historia? Jestem zaintrygowana. Nie mogę przez telefon więcej powiedzieć. Musimy porozmawiać w cztery oczy. Mamo, musimy stworzyć wspólny front. Pomożemy sobie wzajemnie i bardzo szybko wszystko będzie nasze. Możesz na mnie liczyć. Czekam na ciebie. Pospiesz się. Przykro mi. Milagros pojechała do szpitala z Rosa Marią. Mój syn bada jej wzrok. Usiądź. Zawsze tak się spieszysz. A chciałabym z tobą porozmawiać. Ja też. Czym mogę zapalić? Dlaczego jesteś taki nerwowy? Co się z tobą dzieje, chłopcze? Nie chcę się mieszać w twoje prywatne sprawy. Ale w tym domu Milagros nie jest po prostu służącą. Kocham ją tak, jakby była członkiem rodziny. Wiem, że ją kochasz i że z tego powodu pokłóciłeś się z Ablem. Pozwolisz, że coś ci powiem? Rozkochaj ją w sobie tak naprawdę.
Uwierz w siebie. Dziękuję za radę. Myśli pani, że mam jakąś szansę? Tak. Milagros musi to przemyśleć. Abel jest żonaty, ma wiele obowiązków. Trudno mu się będzie od nich uwolnić. Dziecko Barbary zawsze będzie stało na pierwszym miejscu. A dziecko Milagros też będzie potrzebowało ojca. Właśnie o tym chciałem z panią porozmawiać, pani Feliciano. Chcę być ojcem dla tego dziecka. Chcę, żeby za mnie wyszła i przyjęła moje nazwisko. Martina. Sí, querida. Mam do ciebie wyjątkową prośbę. Pedirte un favor muy especial. ¿De qué se trata? O co chodzi? Bueno. Czy mama mogłaby spędzić tu ze mną kilka dni? Pero tú sabes lo que eso puede significar. Hay mucho rechazo. Wciąż wraca do tej historii z Italo. To straszne, ale nie wiem, czy on się na to zgodzi. Myślałam tylko o kilku dniach. Potrzebuję mamy. Chcę, żeby przy mnie była teraz, kiedy jestem w ciąży. Przecież właśnie matka jest potrzebna córce w chwilach takich jak ta. Poza tym zawsze byłam do niej bardzo przywiązana. Proszę, nie odmawiaj mi. Bardzo cię szanuję i kocham jak matkę, ale sama rozumiesz. Prawda? Oczywiście, że tak, kochanie, ale cała sprawa z Italo skończyła się. Sama protestowałam przeciwko całej tej historii. Chcę o tym zapomnieć. Posłucham twoich rad, Martino. Mama ma dla ciebie tyle szacunku. Naprawdę, uwierz. Uwierz mi, że będzie naszym sprzymierzeńcem w walce z Josefiną, która tak bardzo ją obraziła. Co powiesz? Dobrze. Porozmawiam z Italo i przekonam go. Dziękuję. Bardzo cię kocham. Ja ciebie też. Powoli zdobyłaś moje serce. Nie pomyliłam się, wybierając cię na żonę Abla. Dobrze. Niech Martina wprowadzi się, kiedy zechce. Dziękuję. Dobrze. Już jestem. Mam dla ciebie wspaniałe wiadomości. Powiedz, mamo, czego chciałabyś najbardziej na świecie? Zemścić się na Italo. Więc, tak jak powiedziałam przez telefon, dam ci do ręki narzędzie zemsty. Nie chcę nikogo przyjmować, nikogo widzieć. Ani Japończyków, ani Chińczyków, ani Włochów. Nikogo. Zrozumiałaś? Powiedzieli, że to pilne, mówią coś o sprawie. Kogo chcą pozwać? Mnie? Kiedy? Przecież to ja rządzę tym wszystkim. Pani Italo, oni wiedzą, że pan jest. Nie widziałaś, czy wyszedłem, czy nie. Powiedz im, że zniknąłem. Idź, na co czekasz? Powiedz im. Dobrze, proszę pana, ale jest coś jeszcze. Z Las Vegas kilkakrotnie dzwonił pan Eddie Brown. Jeśli zadzwoni jeszcze raz, dla niego też mnie nie ma. Wyjechałem i nie wiesz, kiedy wrócę. Powiedz, że jestem na Saharze, na safari albo cokolwiek innego. Idź już. Nie chcę nawet słyszeć o tych wszystkich ludziach, o nikim.
Wszyscy spiskują przeciwko mnie. Wszyscy, a przede wszystkim mój brat Abel. Przeklęty bękart. Abel, proszę, chodź na chwilę. Chcę, żebyś wiedział, że mama będzie z nami przez jakiś czas mieszkała. Spodziewałem się tego. Bardzo długo czekała. Sądzę, że jej obecność otworzy na nowo niemoralny rozdział historii naszej rodziny. Nie nazywaj mnie niemoralną. Proszę panią o wybaczenie. Sama pani wie, że ma pani na sumieniu śmierć własnego męża. Mówisz, że jestem niemoralna, a ty? Kim jesteś? Powiedz. Wszystkim, ale nie jestem zepsutym hipokrytą. Nie znoszę go. Powiedz, co tak ważnego miałaś mi do zakomunikowania? Ostatniej nocy podsłuchałam rozmowę Abla z Luisinem. Wiedziałyśmy, że Antonieta była kochanką Italo, prawda? Oczywiście. Ale o co chodzi? Zaraz upadniesz, mamo. Jest również kochanką Luisina. To żart. Ani ojciec, ani syn nie wiedzą, że kochają się w tej samej kobiecie. Jak ci się to podoba? Sensacyjna wiadomość, Barbaro. Wybuchnie jak wulkan w tym domu i sprawi, że mój mąż zastanowi się nad tym, jak bezwstydna jest Milagros. Zostaw mi to. Sama się zajmę nadaniem biegu tym plotkom. Dla Italo Linaresa będzie to tragedia, która go pogrąży. Co tu robisz? Przyszłaś mnie szpiegować? Co ci jest? Dlaczego jesteś agresywny? Przecież cię nie śledzę. Po co miałabym to robić? Ponieważ mój brat Abel kazał ci we mnie zwątpić. Uwierzyłaś mu, kiedy opowiedział ci o ucieczce kapitału, o fałszywych pełnomocnictwach i innych głupotach. Zawsze próbował cię zwrócić przeciwko mnie. Zamknij się, proszę. Powiedz mi, co się z tobą dzieje. Dlaczego pijesz tak wcześnie? Dodatku w biurze. To bardzo zły przykład. Przestań mi prawić kazania. Nie jestem dzieckiem. Piję, bo mam ochotę. Lepiej będzie, jak sobie pójdziesz. Chcę być sam. Postawiłaś mnie na czele tego wszystkiego. Po co się w to mieszasz? Więcej szacunku, Italo. To prawda, powierzyłam ci zarządzanie firmą, ale mam tu również swoje interesy. I ani ty, ani nikt inny nie może zabronić mi przychodzić tutaj. Ty zajmij moje miejsce i zarządzaj. Weź na siebie całą odpowiedzialność. Skąd te nerwy? Mam powody. Wszyscy mnie oskarżają, prześladują. Obraża się mnie, obmawia. Czego chcesz? Przecież nigdy tu nie przychodzisz. Przyszłam, żeby ci coś powiedzieć. Dzwonili do mnie jacyś Japończycy. Nie chcę o nich mówić. Powiedzieli o jakiejś aferze w Los Seibos. O sfałszowanych podpisach, o nieuczciwym interesie. Powiedz mi, o co chodzi? To część tej bajki. Nie rozumiesz tego, mamo? Abel dogadał się z tymi ludźmi, żeby mnie zniszczyć. Co ty mówisz? Abel to twój brat i nigdy nie zrobiłby czegoś takiego. Jest moim wrogiem. Chcę, żeby umarł. Nienawidzi mnie od czasu śmierci ojca. A ty nigdy nie zrobiłaś niczego, żeby uwolnić mnie od tego podejrzenia. Powinnaś wyrzucić go z naszego domu. Nigdy więcej nie chcę go widzieć. Nienawidzę Abla, mamo. Nienawidzę. Juan, chcę z tobą porozmawiać o twoim dziecku. Wiem o tym. Ale dlaczego...
mam rozmawiać z Juanem o czymś tak osobistym. Jest moim przyjacielem. Ale nie będę się wstydzić, że jestem w ciąży. Masz rację. Dziecko broni się zębami i pazurami przed całym światem. Juan nie chce się wtrącać. To dobry, inteligentny chłopiec. Wie, gdzie są granice. Skoro jest, jak mówisz, twoim przyjacielem, nic cię nie będzie kosztowało to, że go wysłuchasz. Abel jest dla ciebie niedostępny, Milagros. Juan jest twoją szansą. Możesz z nim żyć w spokoju, a swojemu dziecku zapewnić i dom, i ojca. Przemyśl to. Nie sprowadzaj dziecka na świat tylko po to, żeby cierpiało. Pani Feliciano, wiem o tym wszystkim. On się chce z tobą ożenić. Ale ja go nie kocham. Przemyślisz to, prawda? Pierwsza wielka miłość prawie nigdy nie czyni nas szczęśliwymi. Twoje dziecko nie będzie miało Abla, bo jest ojcem innego dziecka, które jest z prawego łoża, więc waży więcej niż twoje. To bolesne, ale właśnie tak jest. Dziecko Barbary będzie miało wszystkie prawa, ponieważ jest dzieckiem małżeńskim, a twoje zawsze będzie bękartem. To takie niesprawiedliwe. Oczywiście, ale tak będzie. Nie skazuj na to swojego dziecka. Twoje życie jest ważne, ale najważniejsze jest twoje dziecko i jego przyszłość. Antonieta, przyjdź na chwilę. Słucham. Napijesz się kawy? Przemyślałem to, co powiedziałem ci wczoraj. Możesz zostać. Ale muszę wiedzieć, kim jest ten mężczyzna z poprzedniego wieczora. Ese muchacho que vino anoche es tu marido. Naprawdę jest twoim mężem? Nie. To chłopak, który przemknął przez moje życie. To była pomyłka. A ten drugi? Ojciec? Ten Italo Linares. Co robił w twoim życiu? Może nie zgadza się na twój związek z synem. To śmieć. Najgorszy na świecie. Ubiera się jak pan, ale to z jego winy zginęła moja córeczka. Jedyna radość mojego życia. W tej chwili pragnę tylko Antoniety. Nie oddam jej nikomu. Niech nikt jej nie dotyka. Santoyo, znajdź ją. Przysięgam, proszę pana, że robię wszystko, żeby się tak stało. Przyprowadź ją do jasnej cholery, bo jeśli nie, to odeślę cię do Los Seibos. I będziesz zajmował się świniami i krowami. Proszę tylko o odrobinę czasu. Dobrze się schowała, więc to nie jest łatwe. To jest łatwe. Nie mam czasu, rozumiesz? Kończy mi się czas. Znajdź ją. A jeśli jakiś mężczyzna zajął moje miejsce w jej życiu, kim by nie był, zabij go. Witaj, droga Josefino. Wiesz, Mariano, nawet po tobie nie spodziewałam się czegoś takiego.
Kochanie, to przeszłość. Ja po prostu przeskakuję przeszkody. Jestem optymistką i z dnia na dzień jestem coraz młodsza. Żyję szybko, cierpię na gorączkę życia, dlatego właśnie tak wyglądam. Jestem pozytywnie nastawiona do życia, atrakcyjna, żywa. Dziwka. Nie powinnaś tu się nawet pojawiać. Dlaczego nie? Przecież tu mieszka moja córka. I twój były kochanek. Również mój kochanek. Denerwuje cię to? On nadal mi się podoba i chcę z nim być. Byłam kimś wyjątkowym w życiu Italo. A wiesz dlaczego? Bo lubi silne, inteligentne, namiętne kobiety. A nie słabe, zimne ryby jak ty. Będziesz musiała długo mnie znosić w tym domu. Tak więc ja i Italo w tym domu, pod twoim nosem. Przyzwyczaj się do tej myśli, Josefino. Brzydzę się tobą. Nie bardziej niż ja tobą. Jesteś biedną, nieszczęśliwą kobietą. Cześć. Dla ciebie. Dziękuję. Nie robi to na mnie wrażenia. Co z tobą? Chcesz młodo umrzeć? Nie radzisz sobie z nieszczęściem, które cię spotkało? Puść mnie. Nie wtrącaj się do mojego życia. Nie znasz mnie, ani ja ciebie. Mam wszystkiego dość. Miałam nędzne życie i tylko głód i cierpienie. Nie wszyscy jesteśmy tacy sami. Jeśli ktoś cię zranił, nie możesz wszystkich mierzyć jedną miarką. Nie bądź tchórzem, Antonieto. Nie zamykaj się. Naucz się żyć od nowa. Naucz się kochać. Wynoś się z mojego życia. Nie odejdę. Walczę o to, co dla mnie ważne. Nie zostawiam spraw w połowie. Chociaż jestem dziwką, mam prawo wybierać sobie mężczyzn. Aunque sea una vagabunda, tengo el derecho de elegir al hombre que se me antoja. Claro. Jasne. Jak widać, nie należę do wybranych. Nie. Nie jesteś w moim typie. Dlaczego jesteś taka twarda? Dlaczego obrażasz samą siebie? Dlaczego prawda miałaby mnie obrażać? Wszyscy rzucają mi ją w twarz, więc czemu, gdy ja o tym mówię, ma jakieś znaczenie? Pozwól sobie pomóc. Nie. Jedyne, co możesz zrobić, to zostawić mnie w spokoju. Nie chcę cię więcej widzieć, rozumiesz? Pomimo tego, co mówisz, doprowadzę do tego, że odzyskasz wiarę w ludzi. Udowodnię ci, że świat nie jest zły. Wszyscy mężczyźni bez wyjątku to śmiecie i gówno. Tak łatwo nie uda ci się ode mnie uwolnić. No te va a ser fácil librarte de mí. Lula, zrób mi kawę. Tak, proszę pana.
Antonieta. Antonieto. Cuánto potrzebujecie. Ole? Słucham. Sí. Tak. ¿Qué pasa? O co chodzi? Sí, ya sé, ya to mnie już dzwonili. Sí. Wiem. Bueno, yo tenía musiałem doprowadzić ten interes do końca, sam wiesz. Nie, skoro chcą mnie pozwać, niech to zrobią. Stracą dużo czasu, bo mnie tu nie znajdą. Po prostu wyjadę bardzo daleko. Poza tym ten pozew im nie wyjdzie, mówię ci. Zawsze wiedziałem, jak się urządzić. A jeśli im się uda, mój brat Abel stawi wszystkiemu czoła. Dam mu w ten sposób możliwość spełnienia marzenia jego życia, poświęcania się. Po tym wszystkim, co się stało, Luisin czuje się zraniony przez tę dziewczynę. Yo no quiero que se vaya. Nie chcę, żeby mój syn wyjechał. Rafaelu, boję się. Uspokój się. Musisz się uspokoić. To wszystko jest bardzo niebezpieczne. Sam wiesz. Chodzi o jedną kobietę. Italo wychodzi z siebie. Jeśli się dowie, co się stało, nic go nie powstrzyma. Zachowuje się jak prawdziwy wariat. Niech nie waży się dotknąć mego syna. Niech go nawet nie dotyka, bo będzie to ostatnia rzecz, jaką zrobił w życiu. Kto go może powstrzymać? Nikt. A Luisin stanie przeciwko tobie. Stracę go. Nie martw się, Josefina. Twój syn cię kocha, nie płacz. Boję się tylko o bezpieczeństwo Luisina i twoje. Musisz się stamtąd wynieść. Chcę, żebyś tu się przeprowadziła. Przecież twoje dzieci mnie nienawidzą. Będą musiały zaakceptować moją decyzję nawet wbrew własnej woli. Nie, nie mogę się na to zgodzić. Nie jestem dłużem, kochanie. Wyciągnę cię z tego domu nawet wbrew twojej woli. To nie takie łatwe. Będzie. Chcę, żeby było łatwe. Nie zostawię cię tam na pastwę tego szaleńca, który w każdej chwili może cię zaatakować. Italo Linares jest przeklęty. Umie tylko maltretować kobiety i słabszych od siebie. Brudny tchórz. Josefino, powinno być dla ciebie jasne. Jeśli ten sukien cię skrzywdzi, znajdę Italo Linaresa i zabiję go. Manos son
Wersja polska NBF Warszawa. Tekst Katarzyna Adamska. Imagínate que tu piel es mar, te navegaré, amor mío. Quiero recorrer tu cuerpo con mis manos y mis labios. Voy a naufragar en la tempestad.